Sytuacja. Odkąd siły federalne opuściły Tebedron 20 sierpnia, rebelianci skrupulatnie infiltrowali miasto. Podjęli się restauracji uszkodzonej bazy oraz infrastruktury, prawdopodobnie by umożliwić obsługę śmigłowców wlatujących od terytorium Gruzji. By uniemożliwić maszynom powietrznym przekraczanie granicy, zaplanowano operację odbicia Tebedry oraz rekonstrukcji placówki śmigłowców na użytek sił awiacji armii oraz federalnych sił obrony granicznej. Zadanie. 30 sierpnia lider LOT-1 3 Eskadry numer wywoławczy 251 poprowadzi skrzydło dwóch śmigłowców w celu zapewnienia wsparcia jednostkom do zadań specjalnych w celu zabezpieczenia miasta Tebedra. Koordynator działań powietrznych, kryptonim Szpagat, będzie zapewniał współpracę z siłami naziemnymi. Celem głównym jest zniszczenie instalacji ZU-23, pojazdów opancerzonych oraz wsparcie grupy uderzeniowej BOR-2. Grupa wyjedzie z pozycji na północy, kiedy stanowiska ZU-23 oraz wrogie BMP zostaną zneutralizowane. Jeśli to możliwe, wyląduj w przechwyconej bazie Szpora. Konwój serwisowy nadejdzie od strony północnej, gdy tylko wszystkie siły wroga zostaną przygwożdżone. Zatem witam Was w kolejnej bardzo ciekawej misji. Tym razem będziemy spłacać, powiedzmy, dawno zaciągnięty dług. Dług, który zaciągnęli to u nas właśnie, nasz kredyt zaufania, rebelianci. Bodaj w czwartej misji, czy jakoś tak, kiedy operowaliśmy ze Szporem, pamiętam, była taka właśnie scena dramatyczna, gdzie najpierw przywitała nas nawała artyleryjska i musieliśmy startować bardzo, bardzo szybko. W pośpiechu trzeba było maszynę z zimnego startu poderwać. I musieliśmy wtedy uciekać do skali. No więc teraz sytuacja się odwróciła. O tak. Teraz to my będziemy wracać do bazy wypadowej Szpora, do miejscowości, z której musieliśmy uchodzić, prawie na granicy z Gruzją. No i teraz wyrównamy te wszystkie nasze porachunki. Żeby nie było, pogrzebałem troszeczkę w triggerach tej misji. No, siema Kostia. I udało mi się odpalić wszystkie skrypty, na których mi zależało. Znaczy, wreszcie się nasi sojusznicy zaczęli poruszać w jakimkolwiek stopniu. I to jest wielki sukces. Zresztą sami zobaczycie. Natomiast przechodziłem tą misję kilka razy, właśnie próbując ich aktywować. Za każdym razem siedzieli po krzakach i nie wiedziałem zupełnie co zrobić, ale wpadłem na pomysł, że tak powiem, przypnę triggery jeszcze raz, pozmieniam troszeczkę warunków w edytorze misji i zadziałało na szczęście, więc będziemy mogli zobaczyć tą misję w pełnej krasie. A nas niestety dzisiaj czeka bardzo długa droga i bardzo przykre pogody. Oczywiście w tej misji ponownie problemem będzie archaiczne rozstawienie jednostek, które po upgrade'zie mapy znowu chowają się po krzakach, więc musiałem je troszeczkę wysunąć w miejsca, w których są znowuż widoczne i da się po prostu z nimi operować i skończyć tą polarną misję. Bo poprzednio... Bardzo dobrze, że dołączył z łaski swojej. Długo ci to zajęło, chłopie. Już jesteśmy w torbie. No w każdym razie misja ta jest teraz wykonalna. Dwa posta pierwszy. Dalej po marszrutu bądźcie внимательны при прохождении перевалов севернее верхней мары. Нижний край облачности находится на высоте 2000 метров. Удачи! Dobra, ja tu
to trochę tego gówna pominąłem, bo szczerze mówiąc, lot do punktu ingres zajmuje łącznie 50 minut. Już sobie przełączyliśmy jeszcze światełka na nocne typowo. Już jak widać, jest tutaj bardzo, bardzo ciemno. Ale tak, udało się tu dolecieć wreszcie. Siedzenie 50 minut, Boże Święty. No na szczęście mamy tutaj kompresję czasu, więc jak już sobie ustawimy autopilot, to możemy sobie tą kompresję włączyć, ale i tak jest długo. Ale bądź co bądź, jest to coś, z czym pilot taki może się borykać, prawda? Więc trzeba mieć to na względzie. Dobra, my powoli sobie podchodzimy. Mam nadzieję, że Kostia dzisiaj specjalnie nie zderbi, chociaż pomoże mi ściągnąć kilka celów. Ale zdecydowanie warunki pogodowe jeszcze bardziej obniżą jego spostrzegawczość, co niestety wiadomo, z czym się wiąże. Ja będę musiał zrobić większość całej sprawy. Ale przynajmniej teraz siły lądowe nam pomogą, faktycznie pomogą. Znaczy, nie bardzo, ale przynajmniej się zaktywują, tak? No to inna kwestia. Bardzo chętnie pomożemy, chłopaki. Jesteśmy na miejscu. U nas w gotowności znajduje się strumowa grupa POR 2. Czekamy podawienie wzdłuż TPMP w Sierżnej Okrainie. Mhm. Na czele, zaczekajcie lewy kraj. Tam stoi wzdłużka. Rядом z niej strela 1. Te cele dla was priorytetne. Strela 1 mają? Co to jest? Sierżnej Okrainie, u drogi. Okopana bliżnej k nam wzdłużka. Замечено активное передвижение духов. Чуть дальше, с левой стороны дороги, стоят еще три ПМП. Еще одна, увезла на мост. Как их подаете, наши начнут продвижение. Добро. Южнее, у самой площадки, замечены еще две ЗУшки. Одна ближе к нам окопана, а вторая подальше, откуда и урала. Окей, najpierw zajmiemy się jednak ВМПКем, ponieważ kiedy w nie się walnie, to ona się rozjeżdżają. Будьте осторожны. Bardzo słuszne spostrzeżenie. Chociaż normalnie rakiety z BMP-ków nie powinny służyć do strzelania do śmigłowców, ale jeśli śmigłowiec jest w zawisie, tak jak ja teraz, jest zbyt blisko, to cel jak każdy inny, można go trzepnąć, bo to jest bardzo niebezpieczne. Nie chcemy zbyt blisko się przylokować. Dlatego wszystkie BMP-ki chcemy ściągnąć z dystansu. Chmury mamy nisko, niestety, i widać, co to będzie, tak? Hello? O! Jest. Pierwszy przy drodze Nicpoń. Może Kostia się nim zajmie. Mam nadzieję, z łaski swojej. Ja bym chciał oszczędzić trochę wichrów. A Kostia? Błagam. Atakuj moją cel. No, wreszcie. Cel atakują. Tak, niestety, jak zobaczymy sobie, Kostia operować w takich warunkach, to tak troszeczkę, no, you know what I mean. Będzie taki trochę nieprawy, trochę skośny. Co tam się stało? O, missiles away? No to pięknie. O, panie. I spudłowałeś wichrem. Wspaniale. Brawo. Żeby nie było na takich dystansach i takich warunkach, to jest całkiem możliwe spudłować wichrem. Tylko bardziej nie jem gratulacji, co smęcę nad naszym podłym losem, gdyż mamy tutaj wiele celów do urąbania. Wichrów jest tylko 12 na sztukę, a ja jestem pewien, że Kostia w większości przypadków nie będzie tak skory do współpracy, więc na te cele, które widzi, to niech to zużyje. Nawet jeżeli dwa zniszczy, to zawsze coś. O, tutaj mamy kolejne BMP-ki. Pięknie. Ciekawe, czy Kostia będziesz w stanie zaatakować też 7 km. Możesz dolecieć do Rumu. Atakuj moją 6 i odpalić. Drogi, niby robi nalot, ale jak pójdzie on. I tutaj jest strela.
Strelę się zupełnie nie przejmuje. Strelą się zupełnie nie przejmuje. Dlaczego? Bo jest gorsza niż igła. To jest bardzo stary radzieckiej konstrukcji system. Założenie jest jego tylko takie, że tych wyrzutni jest kilka, jest to zamontowane na pojeździe, że może wystrzelić aż 4 pociski kierowane naraz i się szybko przelokować. That's it. Ale tak poza tym, igła ma nawet chyba troszkę większy zasięg. Strela, szczególnie ta jedynka, bo te są późniejsze, ulepszone wersje. Ogólne wrażenie tyły. No, what the fuck. Okej. Widzę, Kostia, że się nie zajmujesz swoją robotą. No bo czemu by? Okej. To nie, spróbuję ściągnąć jeszcze tego ZS-uka. Znaczy ZU, nie, nie ZS-u, a to jest ZU. ZS-u to samobieżna wersja, czyli siłka na przykład. Już kolejny nawrót. Wspaniale. Okej. Postaramy się w to pieprznąć. Jeps. Wyśmienicie. No dobrze. I co my tutaj mamy? Oczywiście. A nasz kolega Kosty oczywiście nic z tym nie robi. No bo przecież tutaj gdzieś był jeden nieopodal mostu. Nie widzę. O. Dzień dobry. No dobrze, on jest bodaj za rzeczką. Bardzo dobrze. Przyfanzolimy. Czyli bardzo daleko. Ale im wyżej de facto, tym zasięg wichra się zwiększa. Bo chodzi o to, żeby ten pocisk miał energię kinetyczną jeszcze, tak, do manewrowania. Jeżeli nie ma, no to zacznie spadać. Ale na przykład wystrzelony przez Su-25 w locie nurkującym, no to ta rakieta jeszcze ma plus całą energię z prawda z samolotu, który ją przenosi. A same silniki rakietowe nie działają do samego końca. One działają tylko tak jakieś, no, tam 2 km powiedzmy, żeby rozpędzić. A potem to już ta rakieta się porusza własną energią kinetyczną. No, come on! Widzisz, Kostia, nie tylko ty próbujesz. Niestety nasze naprowadzanie. Jest troszeczkę mgły, jest troszeczkę pochmurnie. Warunki atmosferyczne są suboptymalne. Jeszcze wieje straszliwie, więc stąd musimy się troszeczkę zmagać z turbulencją. Tutaj będzie w tej misji generalnie jest trudniej w ogóle wejść w zawis taki typowy. Wytracić prędkość. Możesz się zbalansować. Aż ci od tego, jak jesteśmy ustawieni. Dobra, też już tego nic po nie zdejmę, bo widzę, że ty nie jesteś w ogóle skory do pomocy. Więc nawet się nie truć. Nie wiem, co tam robisz, ale... Oh well. No, i kolejny bębek poszedł. To może się przenieśmy troszeczkę. Tutaj się zatrzymamy, mamy lepsze spojrzenie na tą połoninkę, której to miejsce, gdzie tam się chowało za wzgórzem, a teraz mam tutaj spojrzenie. No tutaj od drogi na zachód powinna być okopana jeszcze jedna pozycja. No o i proszę bardzo, para pa 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 jest. Okej, trzymamy się. Bardzo ładnie. Kostia? Starumu, atakuj moją cel. Zrobisz mi tą przyjemność. Zawody, bawię to było.
za łaski swoją. Okej, okay. No niby podchodzi. Będzie ciekawie. Ciekawie zobaczyć, czy coś mu się uda. Pewnie nie. Dobra. Czy mamy coś tutaj wzdłuż tej drogi? Na szczęście nie. Jak widzicie, wszystko jest tak pozalesiane. W ogóle ten las, który tam występuje, też go nie powinno być. No ale cóż. O, tu jest jeden ze tu. Właśnie ten na Uralu, na ciężaróweczce. Dobra, możemy go ściągnąć. O, jak się ładnie ustawiło. No, tylko nie spodło. Dobrodzieju. W sumie 12 wichrów to jest bardzo dużo. To jest arsenał. Wątpię, żeby jakikolwiek inny śmigłowiec w DCS-ie taki jest. Dziękuję bardzo. Co mnie napawa optymizmem w tym znaczeniu, że możemy bardzo dużo tymi wichrami zwojować. Tak jak w przypadku innych śmigłowców. No nawet jak będzie ten Mi-24, no to co tam mamy? Łącznie 4 pociski, max 8 kierowanych w tych konfiguracjach, jakie na hindach najczęściej występują. To jest mało, to jest bardzo mało. Orzesz, kur... by zapiał, tak? Jarzesz... kolejny, dobra. Czyli co mamy? 2 chybienia? Tak, 2 wichry zmarnowane, ale tak generalnie, tak 12 wichrów to jest dużo. To są 3 plutony czołgów. Jeżeli byśmy mieli takie standardowe plutony amerykańskie. O, proszę, się już rozjeżdżałem. Oczywiście, że solidne, tylko szkoda, że pierwsze było takie No dobrze. Gdzie mamy jeszcze jakiś kontakt? Ja bym chciał upływać tego ostatniego pępeka. Kostia, ty w ogóle co robisz? Ty się miałeś zająć tym Zetu. Zająłeś się? No tak. Widać, że na tobie można polegać. Ciężkiej cholery. Czy ja też mam się tym zająć? No, robisz nalot? Dobra, to może... Może zobaczmy, jak ci pójdzie. Zobaczmy, jak ci pójdzie. Co ty to w ogóle robisz? Że on ma takie problemy, skoro podchodzi, ma specjalnie pociski kierowane na takie dalekie dystanse, a podchodzi na tyle blisko, że ten Zetu go jest w stanie ostrzelać. Jest go w stanie ostrzelać fizycznie. To mija się z celem. To jest powód, dla którego ja bym chciał jakiś, nie wiem, jakiś cheat. Że skoro moi towarzysze nie są sobie w stanie poradzić, to na przykład albo się przesiąść w ich śmigłowiec. Staromu, atakuj moją cel. W stanie zaatakować? Odpierdają. No niby tak, zobaczymy jeszcze. My w poszukiwaniu tego ostatniego BMP-ka znowu przeparkujemy dupkę. Żeby tam jest on przed nami i na lewo, tam jest taka kotlina, taka duża kotlina, w której będziemy się mogli zaczaić. Mam nadzieję, że dystans będzie na tyle rozsądny, żeby były jakieś tam 3 km, co by nas przez przypadek nie usiekli i nie dosięgli. A dystans dla rakiet, dla naszych rakiet, jeżeli jesteśmy wyżej, To nie ma specjalnego znaczenia, ale dla rakiet wystrzeliwanych z ziemi, które muszą wlecieć do góry, to już ma, więc dystans do celu będzie dłuższy niż w naszym przypadku.
naszym przypadku, jeżeli powiedzmy optymalny zasięg to jest 7 km, ale my to przekroczymy o pół kilometra, ale zaś jesteśmy na 2 km wysokości, tudzież no powiedzmy nawet kilometr nad poziomem naszego celu, to nie jest problem, tak? No ta rakieta spadając na tyle energii kinetycznej nie traci. No i za szybko. Ale ciemno, Jezus Maria, to by się jakieś, nie wiem, flary przydały, cokolwiek. Uff. No, Noctowizja, czy cholera wie co. No tragedia po prostu. Panie Fertku, tragedia. Tak jest. O, panie kolektyw. Oj, ja. Tutaj się osadzimy. Zaraz na lewo. To jest jakaś taka grań łysa. Się nie będę musiał martwić o drzewa. A. Jak ładnie, ha? I subciu. Zróbmy sobie nawrót. Zaparkujmy. Bardzo ładnie. To wzgórze normalnie bym sobie latając takim typowym gunshipem wykorzystał właśnie do zasadzki, tak? Zaczaił się gdzieś tam za no tutaj tym wzgórzem. O, no tylko tutaj problemy są oczywiście wysokie chmury. Gęste i cimne. No dobrze. Wyhamujmy teraz. Wydaje mi się, że jesteśmy dostatecznie daleko. Z jakieś 4-5 kilosów, więc to jest dobry dystans. To jest dobry dystans, nie powinno nas nic sięgnąć. Bałbym się dolecieć i zaparkować mój tyłeczek śliczny, czarno rekini gdzieś tam w miasteczku, bo pewnie by nas ten ostatni bębek gdzieś się czający ściągnął. Jak pamiętamy, ten ostatni bębek, znaczy jeden z bębeków miał być nieopodal stanowiska ZS-u. Pardon. To nie Szyłka. Zresztą Siłka to też nie problem dla śmigłowca z takim zasięgiem, tak? To jest dla czegoś, co jest na 2-3 kilometrach, to tak, ale 7 kilometrów dalej, panie, idź pan. Wiesz pan gdzie? Ścięło troszeczkę. No dobra, i mamy z powrotem wizyję. O, no. I tu się skitrał, ponieważ skoro one należą do jednego na przykład plutonu i my zniszczymy jeden pojazd, to reszta ma taki algorytm, prikaz, że będzie starała się zwiać i ukryć gdzieś w pobliżu. Ten się sprytnie schował za wzgórzem, dlategośmy go nie widzieli w pobliżu tego Zetu. No ale zaraz mu przesolimy i poszedł. Oho. Jeszcze mamy dwa wichry w zapasie, a Kostia, nie mam pojęcia co robi, miał rozwiązać jakąś tam sprawę. Wyśmienicie, to jest pierwsza dobra wiadomość, gdyż faktycznie nasi towarzysze zaczął się poruszać. Testowałem tą misję kilka razy właśnie, bo z każdym razem miałem frustrację. Oni by się przydali na oczyszczanie tutaj tej bazy, tak? Bo oczywiście na kostni polegać nie można. Obviously. Znaczy, nie muszę ich ściągać z wichrów per se, tak? Ale skoro mam. Starumo, atakuj moją cel. Będziesz atakował, nie będziesz. Nie wiem co ty robisz, chłopie. Nie wiem co ty robisz. Dobra. Przenieśmy się bliżej. Żeby sobie poradzić z tymi ispaniami. Dam ci może nowy ingress point, więc. Wszystkich. Hmm.
się podziała... O, tu jest jakiś szpion. Dobra, sięgnijmy tego. I Kostia tam mniej więcej robi 5... 6 kilosów. Taki przyzwoity dystans. Oj, oj. A jesteśmy bardzo ładnie skitrani w tej dolince. Wystarczy się opuścić odrobinkę. O ile nie przydzwonimy w drzewa oczywiście, żebyśmy byli bardzo ładnie skryci. I to jest na plus. Boom! Ha, ha! Oh yeah! Tak jest. Z kolejny wehikuł. I ostatnią pigułę tamtemu poślemy. Oj, o, poszło. Mam nadzieję, że go wykończy. No, leć wicherku, leć. Pięknie, bum. O, jeszcze dwóch żeśmy przypadkiem gości ściągnęli. Jak ładnie. Okej. Okay. Dobra, chłopaki, spadamy stąd. Tu już, jak będziemy koczować nad miasteczkiem, to nie mamy tegoż problemu. Ładny zawis. I spróbujmy ściągnąć pozostałe zagrożenia, pozostałe pojazdy. A mamy jeszcze sposobność ściągnąć ich ostatnim arsenałem, którego jeszcze dotąd chyba nie próbowałem przeciw pojazdom, ale jest w sam raz. Czyli działka, ale... ustawieniach, bo mamy taką amunicję. Kostia? Staromo, atakuj moją cel. Oczywiście, że nie. Okej, ustawmy amunicję AP. Armor piercing. No i... zobaczmy. To są pojazdy pancerne, ale... amunicję 30 mm pancerną. I proszę! Bum! Przepyszne. Tak jest. Więc jeżeli to są takie transportery serwisowe, prawda, inżynieryjne pojazdy i tym podobne, więc możemy się tym spokojnie, transportery też piechoty, insze. Więc to jest na tyle lekko opancerzone, z czołgiem byśmy mieli problem, ale z tym nie. Tu jeszcze jakaś, o proszę bardzo, mamy jakiś ludków. A to na nich haeki. Się ładnie rozbryzgnęło. No, kochany. Dwie krótkie serie. I dead. Tutaj też gdzieś byli jacyś nicponie. Koczujący nieopodal bazy. Tu jest jeden. O, chyba się troszeczkę za bardzo unosimy. Trzeba zrównać. Lock i... dobra, kolejny zdech. I tamten pojazd opancerzony też w sumie już spłonął na amen. Super. Miasta i zaczyna się strzelać z pozostałą piechotą. Która tam też jest ulokowana, ale już na nią nie będziemy tracić czasu. Tutaj tylko sobie czyszczę ten rejon, no bo tutaj musimy wylądować, jakby nie spojrzeć, więc tak też zróbmy. No dobra, wydaje się czysto. Żadnych pojazdów innych nie ma. To wypadałoby osadzić dupkę na lądowisku. Tak, też chyba mieliśmy zrobić. No na pewno nic nie ma. Tak mi się nie wydaje. To co są, to tylko trupy jakieś. No, zbieramy się. Już ładne, romantyczne podejście do lądowiska.
Jesteśmy bardzo blisko. Orzesz, kurwa! Co to jest? Ejże! Cholera, to... Nie, to nie jest bębek na szczęście, albo kopytka w górę. Okej. Widzę, że on klepie z jakiegoś 7,62. Tak mi się wydaje. Tak. Dobra, kochany. Ja na takich warunkach z tą nie będę walczyć. Co prawda, te kajmik, co on do nas tam szprecha, to gówno nam zrobi. To nawet nie jest w stanie BMP-ka przebić. Ale jeżeli walnie gdzieś w jakieś systemy, trafi w silnik. Tak. Zaraz zrobię nawrót i inaczej pogadamy słodziutki. Dobra, tylko odlećmy od niego tak, żeby był jakieś ponad 2 kilosy. Okej, jak już jesteśmy ponad 2 km, czyli to musiał być KM. Koakcyjny jakiś tam. Gdyby to było działko automatyczne, to by bił do nas powyżej 2 km. Jesteśmy 2 km to już ze zwykłego takiego tam KM-u to się nie opłaca bić, dlatego zasięg nieefektywny, więc najczęściej nie strzelają. Okej, możemy tutaj się zaparkować. Okej. Hover. I zobaczmy, tam trwa jakaś kanonada. O, proszę bardzo. Są nasze BMP-ki, to jest to, o czym mówiłem. Udało się. Udało się, chłopaki są zaaktywowani. Jadą zabezpieczyć terytorium. O, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak strzelają się z tą habetą. Pach, 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 pach. Ona też im odpowiada ogniem, ale co im zrobi? Tym kapiszonkiem BMP-ka? Proszę ciebie. Dobra, AP. I panie, wkurwiłeś mnie. Takim optymistycznym akcentem możemy teraz normalnie przyziemić. Wóz na pierwszy, poszła technicznie kolonna. Proszę bardzo. Zapraszam, już powinno być czysto. Więc ponownie zrobimy sobie ładny nawrót, żeby być frontem do tej bazy. I tu jest kolejny problem, widzicie, jak powstała ta nowa wersja map z większą ilością wegetacji w lasów. Mamy na przykład taki paradoks, że w tej bazie, tak jak ona jest normalnie ulokowana, zobaczcie tam po lewej stronie, gdzie są lądowiska, na przykład przez dwa z nich przechodzą drzewa i trzeba, żeby normalnie wystartować na przykład pełnym skrzydłem czterech maszyn, to trzeba by było w edytorze znowuż to lądowisko przesunąć, bo niestety będzie przypał. Zależy się jak rozlokować. Na przykład 11 misja zaczyna się na tym lądowisku. Niestety ma to do siebie, że możemy dosłownie zacząć, wcisnąć play i wyspawnować się na drzewie. Ups. Więc trzeba będzie niestety szporę przesunąć. Ociupinkę. Ale da się. Dobra, podchodzimy. No dobra, jesteśmy już w zasadzie w bazie. Bardzo ładnie wykonana misja. Wreszcie się udało odpalić skrypty naszym towarzyszom. Super! Jestem bardzo zadowolony z tego, że odkryłem jak. I mission success, pięknie. Więc jeżeli bylibyście ciekawi, to zapraszam do komentarzy. Mogę wam polecić, w jaki sposób sobie tam pogmatwać w edytorze, żeby to działało. A ja z wami się tutaj żegnam i dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnej misji, gdzie tym razem będziemy zabierać się na terytorium Gruzji, która wszakże tych wszystkich szpionów dotowała. O.
Tak jest.